Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Keyboard Way Serwis. Dzisiaj na serwis Akademii Keyboardu, jak to do mnie powiedziane, przyjechał Genos. Genos kolegi Andrzeja, na pewno znacie z kanału Andrzeja Augustynka, jeden z najwierniejszych fanów i apostołów Akademii, i to właśnie jemu będę wymieniał standardowo przycisk Break i przycisk ABCD, który stwierdził, że przestanie istnieć. I tutaj od razu uprzedzam. Ten Genos ma 3 lata i jest katowany kilkanaście razy więcej niż mój. Andrzej na swoim Genosie gra codziennie po kilka godzin. Nie wiem, ile wytrzymał ten przycisk, natomiast musicie uwierzyć, że zaraz Wam pokażę zresztą. Zszedł z niego aż na druk i to z niejednego przycisku na tym instrumencie. Więc instrument ma przebiegu pewnie więcej niż mój Tyrus po 10 latach. Jakbyście pytali że i mówili, że te Genosy takie plastikowe i się rozpadają, podejrzewam, że Andrzej by zajechał każdy instrument. On naprawdę bardzo dużo gra. Więc dzisiaj przedstawiam Wam odcinek, w którym będziemy wymieniać przycisk Break i panel przycisków ABCD. W tym celu, słuchajcie, ja już się zaopatrzyłem. Pokażę, niech się wyostrzy, oczy zasłonię. W oryginalne części, bo tylko takie można przecież kupić. I do tego będziemy potrzebować jeszcze, słuchajcie, no właśnie. Śrubokręt krzyżakowy i torksik. Podobnież T20. Za chwileczkę cała procedura, natomiast jeszcze gwoli wstępu. Mamy Genosa. Jest to pierwszy instrument, w którym wymieniam breaka. Co prawda słyszałem już o kilku przypadkach. No instrument, słuchajcie, jest na rynku już kilka lat, więc kilka przypadków już było. Nie jest to temat nagminny, nie jest to żadna wada. Po prostu standardowe zużycie, moim zdaniem, instrumentu. Nie stało się to po 2 tygodniach. Chociaż jednego specjalistę, kolegę Jakuba bodajże znam, w 3 tygodnie po zakupie albo w 3 miesiące zajechał breaka. No ale tam pewnie walno handelkiem przy okazji treningu. Tak to było. No, więc witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Keyboard Way Service. Zaczynajmy, niech się dzieje. Czas start. Całą procedurę rozebrania i demontażu instrumentu zaczynamy od ściągnięcia wszystkich plastikowych faderów, knobów, pokręteł, od volume, od mikrofonu i tych tutaj. Gdy wszystkie pokrętła mamy ściągnięte, następnie obracamy instrument i odkręcamy wszystkie śrubki, dosłownie praktycznie wszystkie śrubki widoczne z tyłu pod instrumentem, a także te z tyłu na panelach jack, które Wam za chwileczkę zresztą pokażę. Odkręcamy wszystkie te śrubki, bo te płytki będziemy sobie z instrumentu wyciągać, jak również płytkę od mikrofonu, więc mamy tutaj 2 śrubki plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubek. Następnie wykręcamy 7 takich jasnych śrubek i tutaj przydatny będzie torksik T20. Paczek ostrzy, zapaczek ostrzy. No ładnie, ale mi się ręka trzęsie. Chyba wesela niedługo.
Po wykręceniu, demontażu wszystkich śrubek spod spodu, następnie obracamy instrument. I następnie ściągamy górną część obudowy. No dobra, kapło ci z potu. Jak grałeś tą transmisję 24-godzinną, to ci kapało z czoła chyba tutaj. Pewnie tak. Rzeczywiście, barszcz. Barszcz z krokietem był. Jakaś kawa z mlekiem co najwyżej, no. Kawa. Dobra, musimy go wyodkurzać w środku na pewno, bo komarów jest sporo, widać, że Andrzejek na dworze grał. Dlatego, słuchajcie, ja nie lubię grać imprez na dworze, bo lecą po prostu robale do środka. Ty, a widziałeś to? Wczoraj jeden z... A widziałeś to? A jak się to tu dostało? Konfetti. Konfetti, no. Konfetti nawet mamy, no. Może konfetti wyostrzyć. Nawet takie skarby. Proszę bardzo, jakbyście nie wiedzieli, konfetti w Andrzeja instrumencie. O, jest, patrzcie, ostrzy, S10 też ostrzy. Pytanie, którędy to tak wleciało sobie? No ja myślę, że to ten, tam na serwisie ci wrzucili, nie, że byli. Nie, to jest imprezy, którą grałem kojarzę. Którędy może wlecieć konfetti? Tylko pod klawiaturą. Tylko tędy, do obudowy, bo one jest tu szczelnie dookoła na uszczelce domknięta, zobacz. Może wlecieć tylko tu. Tak go się zsunie. I tyle. Tak samo muchy wlatują i robale, to tutaj, pod klawiaturą, pomiędzy klawiaturą, wpadnie pod klawisz, zobacz. Wystarczy, że wpadnie tu. No tak. I już to ten. Rzeczywiście. No. I teraz tak, słuchajcie, kolejny cykl działań będzie zależał od tego, czy macie dużo miejsca, żeby tą tylną obudowę sobie oprzeć na ziemi, na blacie. Jeśli nie macie, tak jak ja, i chcielibyście rozdzielić te dwa człony od siebie, no to trzeba będzie wypiąć kilka wtyczek. Z tego, co widziałem wstępnie, to jest to wtyczka od zasilacza, tutaj wtyczka na tej płytce, no i odepniemy sobie również zasilacz, wejście zasilacza od płyty głównej. Rozczłonuję, ściągnę tą naszą miskę osobno i zajmę się górnym panelem instrumentu. Gdy mamy oddzieloną klawiaturę od płyty głównej i płyty górnej instrumentu, w sumie, no to wystarczy wykręcić tą skrzyneczkę. Musimy wyciągnąć tą żółtą płytkę. Trzeba rozłączyć wszystkie wtyczki. Uwaga, z nimi bardzo, bardzo ostrożnie. I będziemy dobierać się do tej zielonej płytki. Następnie trzeba będzie rozkręcić, odkręcić wszystkie śrubki, które ją trzymają. I pod tą płytką znajdują się właśnie nasze przyciski, które się zepsuły.
jakieś miejsca, gdzie przycisk uderzał. No. Dobrze, zaraz pycione. Czekaj. Cofnę zooma. Pa, 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 wycieruski pokażemy. Tej płytki. Widoczne ślady, jak przyciski uderzały, dlatego nie warto tego bagatelizować, bo tutaj, ty patrz, w ogóle tu idzie ścieżka, jak jest wytarte, no widzisz? Widzę, no idzie ścieżka, jeszcze byś tak stukał, stukał, stukał z 3 miechy albo pół roku i byś ścieżki powycierał na płycie. Nowy ma ładny nadruk, jest w całości. O tak wygląda stary, do porównania. No i voilà. Przyciski na swoim miejscu. I tyle rozkręcania, żeby, słuchajcie, wymienić dwa przyciski. I możemy to składać z powrotem w odwrotnej kolejności.
Na koniec, przed złożeniem instrumentu przy pomocy płynu i ściereczki Akademii, takie pobieżne czyszczenie klawiatury, bo jej nie rozbierałem. Natomiast z zewnątrz sobie ją wyczyścimy, żeby przywrócić taki naturalny blask i świeżość, niczym w reklamie znanego środka do mycia. No, do mycia czego? Do mycia naczyń albo ubrań też może być. I teraz ja zanim bym go, to bym go włączył i sprawdził. Nawet już zapomniałem, jak wygląda ten symbol tutaj. No, Andrzej zapomniał, jak break wygląda. No bo on nie wyglądał, tak? No w sumie tak. Ale cały jest, patrz. Ach, ten dźwięk, jak nowy z salonu. Właśnie to jest fajne. Dobra, od razu słychać, który nowy. Działa. Sprawdźmy to. No działa, panie Andrzejku. Dobrze. Tak. Instrument przed skręceniem został sprawdzony, wszystko działa w jak najlepszym porządku, przyciski działają jak nowe. Ostatnim krokiem, ostatnim etapem pozostało skręcić wszystkie śrubki spod spodu i z tyłu instrumentu i robota skończona. Instrument już po serwisie, przyciski na swoim miejscu, wszystko naprawione, sprawne i działa z powrotem jak nowe. Andrzej będzie mógł przez kolejnych kilka lat katować po kilka godzin dziennie swoje przyciski w Genosie. A jeśli Wam stałaby się taka lub podobna tego typu usterka, zapraszam serdecznie, napiszcie do mnie. Kontakt mailowy wyświetla się pod spodem, również jest w opisie filmu, jeśli chcielibyście, żebym to ja naprawił Waszego Genosa. Dziękuję Wam serdecznie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i był przydatny. Jeśli tak, to standardowo klikajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i udostępniajcie. Niech się niesie w świat. Trzymajcie się, cześć!